Cześć. Witam Cię serdecznie z ostatniego wakacyjnego odcinka tego roku. Dziś jest 27 sierpnia, a ja nagrywam dla Was kolejny odcinek podcastu Słowa Mają Moc. Nazywam się Aga Cieślak i dziś, słowami mocy, będę Ciebie prowadzić bliżej siebie samego, bliżej siebie samej. Bliżej Spełniania marzeń. Pozwól sobie trochę teraz na chwilę skupić się na swoim wnętrzu. Niech odpłyną te stresy, napięcia. Może rozluźnij barki, ramiona, mięśnie twarzy, rozluźnij całe ciało. Weź głęboki wdech, wypełnij się tym powietrzem. Wyobraź sobie, że ono jest jak światło. A teraz wydech. Puść to wszystko, wszystko co trzymasz. Niech wydarzenia i emocje dnia codziennego odpłyną. A ty pobądź ze sobą tu i teraz zauważ siebie. Jesteś, istniejesz. A twoje piękne życie wydarza się dla Ciebie. Jesteś już przy sobie? Mam nadzieję, że jesteś. Dzisiejszy podcast będzie trochę inny. Wydaje się też, że troszeczkę krótszy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ostatni odcinek tego lata idzie wrzesień, idzie jesień więc czas do roboty chciałoby się powiedzieć. A ja tu dzisiaj przychodzę świętować i robić podsumowanie. Trzy lata podcastu, słowa mają moc. Trzy lata z tym mikrofonem i z wami po drugiej stronie. Być może dzisiejszy odcinek będzie troszkę bardziej dedykowany, albo troszkę bliżej dla osób, które tu są dłużej, niż dla tych, które są tu pierwszy raz. Chociaż kto wie, może jak tu jesteś pierwszy raz, to jest właśnie dziś dla ciebie. Słowa mają moc powstałe trzy lata temu. Pierwsze odcinki zostały opublikowane na Spotify i na YouTube w sierpniu 2021 roku. Niby tak blisko, a wierzcie mi, tak daleko. Jak ktoś ma ochotę zobaczyć, dlaczego daleko, to wysłuchajcie tych pierwszych odcinków. Myślę, że jest duża różnica w tym naszym spotkaniu, w tej rozmowie. Drobne podsumowanie. Od tego czasu na YouTube trafiło 257 filmów. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Robiłam 257 nagrań filmów. Co prawda, to nie tylko podcasty, ale też medytacje, filmacje, live, y, ale wydaje się, jakby tego było bardzo, bardzo dużo. Na Spotify jest odcinków 191, trochę mniej, bo tutaj nie ma live'ów z Instagrama. No dobra. Ale ja oczywiście nie po to tutaj, żeby robić jakieś statystyki dla umysłu, bo nie o, to, nie o to w tym wszystkim chodzi. Dziś przychodzę pomówić trochę o misji, pomówić trochę o intencji, pomówić trochę o tym pytaniu, po co ja tu jestem i co mam w życiu robić. I przychodzę pomówić o sobie. To trochę moje świętowanie i moje podsumowanie, a was. Proszę Was dzisiaj, drugie słuchaczki i drodzy słuchacze, proszę Was o opowiedzenie, o odpowiedzenie na moje sprawdzam. Jeśli możesz, jeśli masz chwilę, napisz mi, moja kochana słuchaczko, mój drogi słuchaczu, w jakimkolwiek miejscu na komentarze, napisz proszę, co ci dały i co ci dają słowa mają moc. Bardzo czuję teraz przy tym podsumowaniu trzech lat, potrzebę, aby sobie powiedzieć, Aga, sprawdzam, czy ja rzeczywiście robię to, co przyszłam tutaj robić? Czy to rzeczywiście działa? Wiecie zapewne, że trwa teraz kurs duszy. Piękny, głęboki. No, mocny jest, mocny jest ten kurs duszy, a w nim wybrzmiewa często pytanie: po co ja tu jestem i co mam w życiu robić? Pytanie, które w mojej głowie wybrzmiewa, wybrzmiewało od kilkunastu lat. Pewnie nie tylko w mojej. To pytanie jest nam bliskie. Po co tu jestem i co mam w życiu robić? I wydawało mi się, e, wiem, ja już wiem, że ja to znalazłam, przynajmniej na teraz. Ale właśnie. Czy to działa? Bo niby trochę wiem i trochę czasem widzę. Czasem piszecie, oczywiście. Ale może potrzebujecie czegoś innego? Może potrzebujecie czegoś bardziej? Dajcie proszę dzisiaj znać w komentarzach czy mailach na kontakt lub oczywiście na Instagramie w wiadomościach, to jest moja ulubiona przestrzeń do kontaktu z Wami. Instagram aga j. Cieślak, tam jest j w, w środeczku. Eee, no dobra, to na początek ta prośba, a teraz Wam trochę opowiem o tej intencji, Wizji, która mi przyświeca, którą wykorzystuję teraz okazję, żeby znowu przywołać, znowu przebudzić, a w ogóle być może ty tam jesteś gdzieś, słuchaczko, słuchaczu, właśnie po to, żeby sobie też przypomnieć. Powiecie, nam czasem te wizje i te misje idą w codzienność, idą w zwyczajność, a czasem to w ogóle idą nam w wysiłek. I nam się zatracają. Więc może też po to jest ten odcinek. Okej. Okay. Ostatnio odmieniam te trzy lata przez wszystkie przypadki. A to w rozmowie z Moniką, a to dla siebie samej przy podsumowaniach. Jeśli ktoś jeszcze nie trafił na wywiad z Moniką Gibas, to zapraszam. To jest piękna historia. Właśnie o trzech latach. O tym, jak Monika w trzy lata zmienia miejsce, pracę i życie miłosne. Odnajdując to swoje spełnienie, swoje miejsce, swoje, swoją prawdę w tych obszarach życia, jakim jest praca, miłość, no i to miejsce. Odmieniam też te trzy lata już w niektórych waszych głowach. Bo właśnie trzy lata są elementem medytacji, którą coraz częściej ściągacie. Bardzo się cieszę, że to robicie. Jeśli ktoś jeszcze nie ma medytacji przyciągania swojej wymarzonej przyszłości, to można ją. Najprościej uzyskać, komentując medytacja pod jakimkolwiek postem na Instagramie, lub bezpośrednio wchodząc w nowy kurs przyciągania kurs na stronie agacieśla.pl, zakładka kursy, tam się otwiera ten nowy i tam jest przycisk ściągnij medytację. Za darmo jest ona dostępna dla każdego. Tym razem zdecydowałam się nie udostępniać publicznie. Na YouTubie czy Spotify'u, bo to jest mocne narzędzie, i ja chcę, aby trafiało do osób, które świadomie, intencjonalnie po nie przychodzą i je wybierają, a nie trafiają na nie przypadkowo. Być może przez to trafi na nie mniej osób, ale, ale to trochę nie o to chodzi. Ja chcę zachować tę energię tego narzędzia. Nie chcę, żeby było przypadkowe, ale wybrane. Ta medytacja, właśnie, ona nie pojawia się przypadkowo, to jest bardzo ważne. To jest medytacja, to jest moja wersja, ale ona jest inspirowana i pochodzi z medytacji sześciu etapów Lakhyani. Lakhiani. Kto się może gdzieś kiedyś spotkał z Wiszenem i z jego firmą Mind Valley, to słyszał też tę medytację po angielsku. Bishan jest malezyjczykiem i ja na niego jego medytację, jego Mindvalley trafiłam będąc jeszcze w Malezji, w Kuala Lumpur. Medytowałam z tym narzędziem na 36 piętrze wieżowca w Kuala Lumpur. Medytowałam z tym narzędziem po pracy w korporacyjnym betonowym biurowcu. Wiecie co? To się może wydawać dziwne, ale ja mieszkałem z Malezji rzadko kiedy. Widziałam palmy czy morze. Widziałam palmy najczęściej z okna samochodu w drodze do biura, jak się czasem jakaś trafiła. Częściej widziałam jednak to swoje biuro, a widok za oknem miałam na kolejny betonowy, wysoki budynek. Nawet kawałka nieba tam nie było widać za tego okna. No i tak, z tego betonowego świata korporacji, samotna, acz samodzielna mama. Wyobrażałam sobie to życie za trzy lata w małym domku, miłość na co dzień, pełną chatę, chatę pełną radości i pracę. Jakąś pracę, kompletnie nie wiedząc, co chcę robić, wyobrażałam sobie pracę, w której czuję połączenie ludźmi, spełnienie, w której pomagam. Rysowałam sobie trochę jak dziecko na mapach marzeń. Rysowałam sobie siebie w kręgu innych ludzi, trzymających się za ręce i wokół serduszka, bo to, to było jedyne, co mi wtedy przychodziło do głowy, aby zobrazować tę moją przyszłą pracę. Wycza zwyczajnie nie wiedziałam, co chcę w życiu robić z tego betonowego korporacyjnego świata. Nie widziałam dalej. Nie wiedziałam, po co tu jestem i co mam w życiu robić. Ale zadawałam sobie to pytanie i próbowałam to uchwycić na tyle, na ile mogłam. Naryzować właśnie połączenie z ludźmi, serduszka. No i teraz, te kilka lat później, już wiem, dlaczego ja nie mogłam wiedzieć. Ale z czasem zaczynały się pojawiać te wszystkie składowe części mojej dzisiejszej pracy zawodowej. Czyli z czasem, już pracą z tym zadawaniem sobie tego pytania, próbą chociażby narysowania tego, czy opisania, zaczęło to się dziać. Przyszły afirmacje, potem przyszła miłość w efekcie przyciągania afirmacją. Rok później, dokładnie trzy lata temu, przyszedł do mnie, wysłuchałam w życiu pierwszego podcastu i poczułam, że to jest to. To jest ten sposób, w którym ja mogę robić to, po co ja tu przyszłem. Powoli zaczynałam rozumieć, że to, co ja chcę robić, to to jaką zmianę ja chcę widzieć w świecie dotyczy niesienia nadziei ja jestem tutaj bo chcę chciałoby się powiedzieć że muszę ale to, to nie jest dobre słowo w rozwoju więc chcę mocno chcę swoim życiem historią zmianami pragnę nieść Tobie, nadzieje, dowody i jeszcze dalej sposoby i wskazówki, że można wszystko odmienić. Wtedy, medytując, ja tego nie wiedziałam. Musiało się jeszcze wypełnić, musiały się jeszcze zadziać te zmiany, musiała przyjść miłość, praca, pełna chata, abym mogła odpowiedzieć na pytanie, po co ja tu jestem i co mam w życiu robić. Ta odpowiedź pojawiła się w moim sercu z czasem. Pojawiła się. Z ekscytacją, z radością, z poczuciem spełnienia. Dziś mijają trzy lata od pierwszego odcinka podcastu. Słowa mają moc. Przychodzi mi tutaj taki komentarz na. na przy okazji, że ta nazwa w ogóle była zupełnie przypadkowa. Nie poświęciłam jej zbyt dużo czasu, po prostu przeszła i. i została. Więc dziś mijają trzy lata od pierwszego odcinka. A ja sobie siedzę w tej swojej słonecznej altance. Na wybranej przez nas, przez nas razem z moim ukochanym, wybranej wyspie, wybranym miejscu na ziemi, jest miłość? Codzienna? Chciałoby się powiedzieć zwykła, ale niezwykła. Jest pełna chata? Jest praca, którą kocham? Czasem się zastanawiam, co dalej, co tam jeszcze można dodać. Pewnie będzie. Kilka rzeczy, różne rzeczy chodzą mi po głowie, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale na pewno jest jedna rzecz, która zawsze będzie dalej. Nie ma dla mnie nic ważniejszego na świecie niż nieść wam dowody zmiany. Nadzieję, że można wszystko odmienić. Przypominanie codziennie, że wszystko można mieć. Nie jest tak, że nie dla ciebie, nie jest tak, że to jest niemożliwe, nie jest tak, że tylko wyjątki, że trafia się, że się poszczęściło. Może być dobrze. To zależy naprawdę od ciebie, nie od świata zewnętrznego. On jest reakcją na to, co ty myślisz i co ty czujesz. Czy było szybko? Nie, nie było szybko. Czy było łatwo? Nie, nie było łatwo. Często musiałam zaglądać w swoje mroczne, ukryte zakamarki, odkrywać je, oglądać, układać. Ukochiwać, walczyć o siebie, walczyć ze sobą, aby sobie na siebie pozwalać. Ta droga do siebie przechodzi przez to, co stoi nam na drodze. Nie ma wyjścia i się trzeba z tym zmierzyć. To nie są zawsze lekkie procesy, to nie są zawsze szybkie procesy, ale koniec końców dla mnie nie ma to znaczenia, jak długo i jak ciężko, bo uwierz mi, Niezmienianie trwa dłużej i jest cięższe. Prawda? Prawda, że jeśli nic nie zmienisz, to po prostu dłużej będziesz w tym, czego nie chcesz? Pamiętam tamto życie, pamiętam betonową korporację, pamiętam pijącego męża, płacz, kłótnie, trzaskanie drzwiami, pamiętam depresję. Pamiętam siedzenie w samochodzie na parkingu pod domem, bo wcale mi się nie chciało do tego domu wracać. Nie tylko do domu, ale też do niego. Jakoś w tym samochodzie na parkingu było mi lepiej niż w tym pięknym mieszkaniu wierzowca. Pamiętam kłótnie o pieniądze, pamiętam błaganie o zmianę, a potem wiarę w to, że tym razem się uda, i zaraz potem kolejne. I kolejne, i kolejne głębokie rozczarowania, głębokie, bolesne rozczarowania, bezsilność, brak energii. Pamiętam też, jak powiedziałam, koniec jak to się wszystko przelało, i nie było już w moim życiu więcej miejsca na to, co złe i bolesne. Całe miejsce na to, co złe i bolesne, zostało po prostu w tym moim życiu wypełnione. Miejsce się skończyło. Wtedy już nie mogło być inaczej. No bo co innego zostaje? Jak ci się w życiu wyczerpie całe miejsce, na to co złe i bolesne. Wracając, czy odmienianie było proste i szybkie? No nie. Niektóre tematy przerabiałam kilkakrotnie. Czasem, nawet, tracąc nadzieję, że przecież znowu to do mnie wraca, już tyle razy, tyle razy o tym to było. Potykałam się często o te swoje przekonania i te programy kilka razy, aż w końcu docierało. Natomiast z dzisiejszej perspektywy nie cofnęłabym ani jednej minuty tego czasu. Warto było potykać się tyle razy i przerabiać to tyle razy, aby to zrobić do końca. Aby to nie było takie po łebkach, że no niby wiem, ale znowu tu daje, Daję wejść temu życiu sobie na głowę. Gdybym tylko mogła, to zaczęłabym zmieniać wcześniej. Ale wiecie co? Tego też sobie nie zarzucam, bo gdybym mogła wcześniej, to bym zaczęła wcześniej. Najwyraźniej nie mogłam. I zaczęło się wszystko wtedy, kiedy miało się zacząć. A dziś przychodzę do ciebie. Hm. Na te trzyletnie urodziny, podcastu, słowa mają moc, przychodzę do ciebie zapytać, czy ty już możesz zmieniać? Uwierz mi. Bardzo Ciebie, proszę, uwierz mi, trudniejsze od zmiany jest pozostawanie w czarnej dziurze. Nieważne gdzie ją masz, czy to w pracy, czy w domu, czy na koncie, nie ma to znaczenia gdzie, może wszędzie. Wszystko, absolutnie wszystko jeszcze możesz zmienić. Dopóki tu jesteś, dopóki istniejesz, nie ma na to wieku, nie ma na to żadnych ograniczeń. Nie ma że za późno. Warto zacząć. Warto kontynuować. Warto próbować prosić o pomoc, warto chodzić na te kursy, warsztaty, terapie. A jeśli dziś nie ma za co to brać, to co jest za darmo? Medytować, afirmować, wyobrażać sobie swoje idealne, wymarzone życie choćby w tej medytacji tej która opowiada o tym, co będzie za trzy lata. W trzy lata wszystko można zmienić, naprawdę wszystko. Przypomnę jeszcze raz medytacja do ściągnięcia z kursu tworzenia wymarzonego życia kursu prawa przeciągania. Można wejść przez stronę agacieślak.pl i tam w kursie na stronie kursu jest ściągnij medytację lub zostawiając komentarz pod jakimkolwiek postem na Instagramie o treści medytacja. Przyleci do Was na pocztę. instagramową pocztę, link, przez który można tę medytację ściągnąć. A może dziś jest gotowość nie tylko na medytację, ale już na cały kurs. Kochani, jeśli Wy też sobie zadajecie te pytania, po co tu jestem i co mam w życiu robić, to może, tak jak i mi, wtedy zwyczajnie, zwyczajnie jest jeszcze tak, że nie ma możliwości, aby to wiedzieć. Ale to nie znaczy, że nie ma po co sobie zadawać tego pytania. Ja też bardzo lubię sobie zadawać takie pytanie pomocnicze. Jaką zmianę chcę widzieć w świecie? Co jest dla mnie ważne, co powoduje, że aż cała chodzę, że wszystko mną porusza, że chce mi się tutaj dyskutować, w to ładować energię, to robić? Jaką zmianę chcę widzieć w świecie? I u mnie. Ta cała energia jest o tym, że ja chcę widzieć zmianę na lepsze. <laughs> Niby tak ogólnie, ale wiecie o co mi chodzi: zmianę z tego braku, z tego bólu, z tego cierpienia na pełnię szczęścia, radości, spełnienia na te wysokie wibracje, bo już wiem i mam na to dowody w postaci mojej codzienności, że wszystko można zmienić, a to się zaczyna tylko od tej jednej Twojej decyzji. Mam dowody i mam sposoby na to, że z każdej czarnej dziury da się wyjść, tylko trzeba wstać i zacząć iść. Nie jutro, nie za tydzień, nie od poniedziałku. Dziś. Kochani, moje drogie, otwieram zapisy na wrześniowy kurs tworzenia wymarzonego życia. Prawo przyciągania. To prawo przyciągania nie bez przyczyny pojawia się tutaj, bo w mojej drodze do spełnienia. To te zasady prawa przyciągania mnie naprowadzały. To były moje sposoby do realizacji wizji. Albo nawet wtedy, kiedy nie miałam jeszcze tej wizji, nie wiedziałam, czego chcę, wiedziałam jedynie, czego nie chcę. I tego mogę Ciebie nauczyć. W tę podróż mogę Ciebie zabrać. Kochani, moje drogie, dajcie proszę dzisiaj słowom i mi kilka słów. Kilka słów komentarza na te trzecie urodziny, kilka słów, co Wam słowa dają, co Wam słowa dały oraz trochę tego, czego od słów potrzebujecie. Bo ja tu właśnie od tego jestem i mocno czuję i chcę wyrażać tę moją misję. Po to wstaję rano, aby nieść Wam dowody, nie tylko żyć pełnią życia dla siebie, ale też. Aby nieść wam dowody, nadzieje i sposoby na to, abyście mogli, abyśmy wszyscy tak mogli. Dajcie znać, czy działa. Słowa mają moc, dzisiaj mówią. Sprawdzam. Sto lat. Sto lat, słowa mają moc. Dziękuję za dziś. Pięknie Ci dziękuję za wysłuchanie. I pamiętaj: mów o sobie dobrze. Mów do siebie dobrze. Kiedy Ty jesteś dla siebie dobra. Kiedy ty jesteś dla siebie dobry, świat odpowiada tym samym. Dzięki. Cześć.